Nerwy straszne, ale chciałam Państwu powiedzieć, że idąc za zwyczajami telewizji polskiej, nie będę wymieniała, wymieniając filmy Roberta, nie będę wymieniała, kto literalnie zrobił i tak dalej, i tak dalej. Za dużo czasu by to zajęło, chodzi o jego dzieło. Sobie też prawa autorskie odejmuję i ceduję wszystko na laureata, którego nie widzę. Pomachałbyś ręką, Robert? A, jest, dobrze. Szczerze mówiąc, wolałabym, żeby przedmiot tej laudacji był młodszy troszkę. No bo krócej by było, a tak to jest jak jest. Robert jest, ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, potem reżyserię w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Oba kierunki skrajnie niepraktyczne, więc gdyby liznął choć trochę psychologii, to wiedziałby, że z takiego połączenia mogą wyniknąć z jednej strony skłonności do zbyt uważnego przyglądania się rzeczywistości, a z drugiej próby jej opisywania. W obu przypadkach wywołuje to szkodliwe tendencje do dzielenia włosa na czworo, co nieznośnie komplikuje życie i owocuje co najwyżej brakiem pieniędzy i totalną samotnością. Jakby na to nie patrzeć, Robert na pewno jest człowiekiem osobnym. W żadnym razie niekoteryjnym, a więc pozbawionym zapewne instynktu stadnego. Można zatem uznać, że mamy tu do czynienia z istotą dość egzotyczną. W chórze też nie śpiewa. Robert na pewno jest solistą. W internecie znalazłam taki wpis. Cieszymy się, że ty masz łeb pełen filmów i chcesz się podzielić swoją wiedzą z innymi. Robert Kaczmarek zrobił, czy to jako producent, czy jako reżyser, pewnie ponad setkę filmów. Dla mnie niezwykle ważne były jego erraty do biografii. Z zapartym tchem śledziłam wszystkie 61 odcinków o Bierezinie, Wańkowiczu, Mackiewiczach, Kossach, Szczuckiej, Konkoleskim, Słomczyńskim, Makuszyńskim, Wierzyńskim, Szczypiorskim, Brychcie, Woroszylskim, Putramencie, Poświatowskim, Nowakowskim, Krzysztoniu, Osendowskim, Lechoniu, Babkowskim, Gałczyńskim, Tuwimie i tak dalej, i tak dalej. Errata Roberta to kanon. Wielkie czyszczenie naszej zmąconej świadomości. Ciężka robota topienia brązu pomników, pokazywanie w pełnym świetle fałszywych autorytetów, a przede wszystkim wielkie narodowe ekshumacje. Wydobywanie z głębokich dołów niepamięci, spod udeptanej sowieckimi butami ziemi tych najlepszych, a dla naszej kultury najważniejszych. Odzyskiwanie wielkiej literatury tworzonej przez pięknych, mądrych Polaków. Erraty to lata 2007-2010. No i co? Dziś już można zaczynać od początku. Dużo zdrowia życzę. Myślę, że producenci i reżyserzy są wiarygodnymi świadkami kształtowania polityki historycznej przez kolejne ekipy, budowania Polski według obowiązujących dyrektyw i określonych metod ich wykonywania. Na kolejnych etapach odrzucano znakomite scenariusze Roberta, przepadały najważniejsze produkcje filmowe, bo kogo to dziś obchodzi? Przeszłość oddzielamy grubą kreską albo wybierzmy przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Odbyliśmy wszyscy wielką przygodę z SLD-owską i PSL-owską telewizją. Obejrzałem sobie wywiad z Robertem w telewizji internetowej z 2003 roku, opatrzony tytułem Do telewizji już nie dzwonię. Wspomina tam dyskretnie przekazanego mu newsa, że pracownicy TVP boją się odbierać jego telefony, bo ktoś mógłby zorientować się, że to rozmowa z, zakazanym Kaczmarkiem i byłyby kłopoty. Potem patrzyliśmy na krótką przerwę w opresji, kiedy rzutem na taśmę powstaje Muzeum Powstania Warszawskiego. Inicjowana jest idea budowy Muzeum POLIN. Tworzenie przyczółków, jednym słowem. Nam też przez chwilę było lżej. Choć Robert twierdzi, że to z wywiadu, normalnie nie było ani przez moment.
Jednak dzięki tematom, które Robert brał na warsztat, wielu naszych kolegów mogło mówić swoim głosem. To operatorzy, montażyści, dźwiękowcy, reżyserzy, muzycy, ludzie, którzy na ogół są z nim do dziś. Robert mówi, że ta ławka jest bardzo krótka. To prawda, jest krótka, ale magiczna. W momentach lekkiej odwilży nagle wydłużała się i wtedy musieliśmy mocno się trzymać i patrzeć na proces rozpychania się i wypychania tych, których nowi tam zastali. Na pewno wspomagał nas wtedy Herbert. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda. Dla szpicli tchórze oni wygrają. Wygrywali oczywiście. No ale logika etapu zmieniała się i nasza przepełniona ławka natychmiast wracała do swojego pierwotnego rozmiaru. Znów tkwiliśmy tam sami, więc było wygodniej. Tyle, że obserwowanie z bliska magicznego procesu wydłużania się i skracania ławki było doświadczeniem dość dotkliwym. Ale patrzyliśmy i staraliśmy się opisywać. U Roberta powstało więc kilka części transformacji internauta. Obejrzałem już po kilka razy wszystkie dostępne części. Nawet Gra o Tron nie każe tyle czekać na następny sezon. Potem był Towarzysz Generał z oglądalnością 3 600 000. Był TW Bolek 2 miliony, Zagłada Ziemiaństwa Polskiego, ale też Eugenika W imię Postępu. Filmy bez znieczulenia analizujące naszą sytuację. Gdyby Robert przez te lata nie tkwił uparcie na owej krótkiej ławce, ja sama na pewno nie dałabym rady utrzymać się tam. Tak naprawdę poznaliśmy się w momencie, kiedy ławka była niemal pusta. To był Smoleńsk. Wielki narodowy dramat i piękna karta filmy Roberta Kaczmarka, film Open Group. Najważniejsze smoleńskie filmy powstały właśnie tam, u Roberta. Na pokazy tych zakazanych obrazów przychodziły tłumy. Mieliśmy pełną świadomość, że na widowni zasiada prawdziwa elita. Ludzie odważni, wrażliwi, ci, którzy nie ulegli kłamstwu, nie godzili się na pomiatanie ofiarami i ich najbliższymi. Murem stanęli po stronie zabitych w Smoleńsku, po stronie wdów i sierot. Przy okazji stanęli też po naszej stronie. I razem z tymi pięknymi ludźmi byliśmy wykluczani, pozbawiani szans, bo przecież spośród wielu spośród organizatorów tych pokazów płaciło za to utratą pracy, przylepieniem łatki oszołoma, środowiskowym wykluczeniem. Myślę jednak, że na żadnym etapie filmowego opisywania Polski, opisywania nas, Robert nigdy nie był sam i nigdy nie mógł wątpić w sens swojej pracy, bo wiedział, że ma za plecami armię widzów, którym po prostu był bardzo potrzebny. Nie sądzę, żeby Robert dostał Oscara, nie mówiąc już o Noblu. Niedawno zrobił Paszporty Paragwaju, a przedtem kilka filmów żydowskich o tych, którzy zechcieli dzielić z nami ojczyznę. My nie mieliśmy wyboru, oni mieli i wybrali Polskę. Robert poszedł tu pod prąd tak zwanej obowiązującej narracji. I nie mówię o tych wspaniałych twórcach, których opisał w swoich filmach, pisarzach, poetach, ale też malarzach, rzeźbiarzach, muzykach. Mam na myśli tych, którzy za Polskę przelewali krew. Choćby o oficerach kampanii wrześniowej 1939 roku, o oficerach, którzy ramię w ramię leżą teraz w Katyniu, o Żydach, żołnierzach Powstania Warszawskiego, o wspólnej walce powstańczej w getcie warszawskim, gdzie nad płonącymi domami powiewała flaga żydowska i polska. Filmy Roberta opisywały nasz wspólny los aż do wspomnianych Paszportów Paragwaju. To opowieść o brawurowej, zdawałoby się szalonej, akcji polskich dyplomatów, która uratowała życie niezliczonej liczbie Żydów, nie tylko polskich Żydów.
wychodzą na jaw kolejne fakty w tej sprawie. Więc Robert robi kolejne filmy o tej skazanej na wieczne zapomnienie najpiękniejszej z polskich kart w historii, z czasu, kiedy my ratowaliśmy naszych współziomków z karą śmierci nad głową, a świat patrzył na to na ogół obojętnie. Jest taka scena w Paszportach, kiedy na cmentarzu stoi starsza pani słusznej postawy, otoczona dziećmi, wnukami i prawnukami. Pani z rozjaśnioną twarzą wskazuje na nich i mówi: gdyby nie ten paszport, to nie tylko mnie by tu nie było, ich też nie. Przyznam, że przy tej scenie płakałam żywnymi łzami, więc Oscara Robert nie dostanie. Nobla pewnie też, ale nie sądzę, żeby się tym bardzo przejął. Rozumiemy, to przecież nic innego jak mądrość lub logika etapu. Więc siedzi Robert na swojej kapryśnej, krótkiej ławce i patrzy. Podryguje pewnie pod disco polo Zenka Martyniuka, nuci majteczki w kropeczki, sialalala. W Zakopanem z miłości jest gotów polać się szampanem, rejestruje 500. odcinek serialu, a nawet obecność utalentowanych lolitek w Eurowizji. Myślę, że siedzi i obserwuje spokojnie. Jest wszak socjologiem. Poza tym tuż za ławką stoją ludzie i równie spokojnie czekają, że Robert im to wszystko opisze, pomoże zrozumieć. To ci, którzy nie śpią i czekają na jego filmy na ogół do północy. Nie, nie, to nie są, jak chcieliby Roberta koledzy po fachu, bywalcy salek katechetycznych, ani garstka moherowych beretów. Jakieś pół roku temu drugi program TVP emitował powtórkę jednego z naszych filmów smoleńskich, około północy oczywiście. Oglądalność 1 200 000, w piku pewnie jeszcze więcej. Także Zenek Martyniuk na mnie straszny. A Robert Kaczmarek bywał też w piku, chyba lepszy od swojego imiennika Lewandowskiego. Z naszej krótkiej ławki ze spokojną satysfakcją obserwujemy więc dzikie łamańce ideologiczne naszych kolegów i ich niekłamane zdziwienie, że jeszcze żyjemy. Oczywiście, oczywiście, nie zapominam, że to laudacja, że ku czci, ale muszę to powiedzieć. Robert to bardzo ciężki gość. Zawsze wie najlepiej, a jak jakimś cudem uda się go przekonać, to cierpi także strach patrzeć. Do tego okropny nerwus, no i raptus, że wrogowi nie życzę. To wszystko pogłębiło się jeszcze po tym, jak rzucił palenie, czego omal życiem nie przepłacił, ale i tę walkę wygrał. Ku utrapieniu najbliższych i współpracowników. Ale pewnie będzie długo żył. Oby żył jak najdłużej. A, jeszcze jedno. Wielka miłość Roberta, jazz. Piękne opowieści o ludziach, którzy w przaśno-groźnym PRL-u wyrąbywali sobie i nam przestrzeń wolności. Czas komedy, jazz na kalatówkach, pierwszy film wspomnienie o Mietku Koszu. To Robert nam Mietka przywrócił. Jeszcze jedno. Jeśli mówimy o miłościach Roberta Kaczmarka, 92-odcinkowy serial o zwierzętach. Bo Robert kocha jazz i zwierzęta. Ja go też kocham. Za to, że jest niezłomny, że jest dzielnym wojownikiem i że choć, jak wspomniałam, raptus i brutal, to wszystkie jego filmy trafiają wprost w moje skołatane serce. Kocham go i choć wielkie dzieło, które stworzył, nie przekłada się, o ile wiem, na dobra doczesne, to dla mnie i tak jest the best i very sexy. Zapraszamy. Robert Kaczmarek. Przepraszam, jeszcze muszę odczytać.
Nagroda Towarzystwa Patriotycznego za rok 2019, pan Robert Kaczmarek, dla wytrwałego twórcy ważnych i potrzebnych filmów dokumentalnych ukazujących z wielkim kunsztem prawdę o meandrach polskich losów. Gratuluję. To też dla pana. Proszę. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest to ogromny zaszczyt dla mnie. I nie ukrywam, że być w gronie laureatów, którzy przed chwilą byli wymieniani, to naprawdę olbrzymie szczęście. Właśnie sobie uświadomiłem w związku z tą uroczystością, że mija równo 30 lat, odkąd skończyłem szkołę filmową w Łodzi na Wydziale Reżyserii, więc to taki mały jubileusz, który skłania do podsumowań. I uświadomiłem sobie, że miałem ogromne szczęście w życiu, że mogłem pracować z ludźmi wybitnymi, po prostu wybitnymi. To jest właściwe słowo. I to dotyczy z reguły osób, które są wymieniane jako realizatorzy, jako autorzy filmów, czyli myślę tutaj o reżyserach. Majka, która wygłosiła tak fantastyczną laudację, tak na boku. Majko, jeśli będę miał jeszcze w życiu jakąś okazję, że była potrzebna laudacja, to masz jak w banku, że właśnie ciebie o to poproszę. Ale jest też Ewa Stankiewicz, którą zrobiliśmy razem Solidarnych 2010. Nie będę wymieniał wszystkich, bo o kimś na pewno zapomnę, ale to są ludzie wybitni. Pamiętam, że zaraz po emisji Towarzysza Generała zadzwonił do mnie kolega, z którym wcześniej, kilka lat wcześniej robiłem jakiś filmik, który odpowiadał za ścieżkę dźwiękową, i on wrócił właśnie z Hollywood, gdzie go proszono o konsultację techniczną. Przyjechał do Polski, obejrzał ten film i wziął telefon, zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, ty współpracujesz z genialnymi ludźmi, to jest absolutnie poziom światowy. To nie jest moje czcze gadanie, to nie jest to słodzenie, bo wiesz, że nie muszę się słodzić do ciebie, tylko dzwonię z taką refleksją, że tu wcale nie jest gorzej, że to są ludzie wybitni. I ja miałem właśnie to szczęście współpracy z ludźmi wybitnymi. I chociaż skończyłem reżyserię, to więcej filmów wyprodukowałem, bo to jest właśnie ta frajda bycia w wielu tematach naraz, bo normalnie reżyser może w Niemczech robi jeden film na 2 lata. Także łatwo policzyć, że powinienem tych filmów zrobić 15. Jest ich trochę więcej. I właśnie dlatego, że jest to współpraca z innymi ludźmi i z reguły nie ma czasu i pieniędzy, więc trzeba to tak zorganizować, żeby powstało i żeby zostało. Dziękuję uprzejmie.